znaczy w marcu jak w garncu. Co kryje się w marcowym garnku? W odpowiedziach pomoże Ci wiersz Joanny Kulmowej Marzec. Zapraszam do uważnego słuchania. Marzec ma ogromny garniec. Mieszka w nim przez całe noce. Wieje w garncu nieustannie. Syczy coś i bulgocze. Powiedz, Marcu, co masz w garncu? Mam składniki różnorodne. Wiatry ciepłe, wiatry chłodne, chmury, słońce, śnieg i wodę. Z nich przyrządzam Wam pogodę. Odpowiedz na pytania do wiersza. Następnie porównaj z moimi podpowiedziami. Pytanie pierwsze. Jakie składniki zawierała potrawa w garncu? Potrawa w garncu zawierała wiatry ciepłe, wiatry chłodne, chmury, słońce, śnieg i wodę. Pytanie drugie. Jaką potrawę przyrządzał marzec? Marzec przyrządzał z nich pogodę. A czy wiesz, co oznacza powiedzenie w marcu jak w garncu? Powiedzenie to oznacza, że w marcu zazwyczaj panuje zmienna pogoda. Tak samo jak do garnka wrzucane są i mieszane ze sobą różne składniki na zupę, tak i marcowa pogoda bywa różna, ponieważ widać już pierwsze oznaki wiosny. Jakie? A takie jak słońce, cieplejszy wiatr, ale jeszcze pojawia się mróz, śnieg i zimny wiatr. Zapamiętaj, składniki marcowej pogody to wiatr, deszcz, burza, słońce, śnieg,